Serwis informacyjny Nasze Sprawy 24. Witamy serdecznie i widzimy w dniu dzisiejszym już wiatrownicę w pracowni w Zakładzie Budowy Organów Roberta Szczygielskiego. No i dzisiaj mamy akurat kolegę Roberta Szczygielskiego, który wrócił właśnie z montażu pewnych elementów. Nie pal papieru, o Jezu, zaczyna palić, no dobra. Wrócił z montażu w miejscowości Przytuły, tak? Tak. To jest pod Białymstokiem, tak? Dobrze mówię? Bliżej Łomży. Bliżej Łomży, tam w parafii u księdza Delewskiego. Krzysztofa. Tam właśnie będzie montowana ta wiatrownica. Wczoraj, kiedy oglądaliśmy, pan Tadeusz tutaj z Józefem przygotowywali pewne elementy, a dzisiaj już właśnie zobaczmy. Sztoki są już na te kanały nakręcone. W sztokach są też osadzone te piszczałki. O, zobaczmy. To jest piszczałka akurat jednego z głosów. I widzimy, tak to wygląda. Od tej najmniejszej piszczałeczki do tej w tym głosie największej. I teraz jakbyśmy już pamiętali, co mówimy, ta piszczałka jest odkryta, ona jest dwustopowa, podejrzewam, tak? Dwustopowa, a tamte zakryte mają też dwie stopy, ale są czterostopowe. Tak jak to z tej teorii, o której tutaj mówił nam pan Robert, podczas montażu organów i przedstawiania konstrukcji, jak wyglądają te organy w parafii Krzyża Świętego w Łomży, całą tą teorię o długości, o wibrowaniu powietrza między dolną wargą a zamknięciem, jako tam tym wypustkiem, kiedy tutaj, o, tutaj mamy te stroiki, do tej, to jest po prostu świadczy o tej długości, co mówimy, dwustopowe czy trzystopowe. Tutaj wczoraj pokazywaliśmy te listwy membranowe z membranami, a dzisiaj tutaj mamy taki wężyk specjalnie, żeby też pokazać właśnie ten ruch. Może Robert dmuchni, co? O, kolega nam pokaże tu, o, widzimy, on dmucha i ten mieszek się podnosi. Tak jak bardzo ważny, ja dodam, bardzo ważny jest dym papierosowy, który możemy sprawdzić szczelność kanału, proszę. Znaczy, podejrzewam sobie, jaja robi kolega, ale to... Boże, tam mamy to... O, 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 tu widzimy, ale to będzie uszczelnione. Widzimy, będzie na klej. To na klej trzeba. I właśnie tutaj zobaczmy, tutaj mamy kolejną wiatrowniczkę taką, bo tu mamy 5 głosów tej osadzone, widzimy. A ta szósta to będzie ta dostawiona. I tutaj widzimy, jest tak samo skonstruowana jak tamte, tylko tamte były wewnątrz pomalowane na niebiesko dlatego, że miał taką farbę. Natomiast tutaj zostało to lakierem bezbarwnym uszczelnione, tak wysmarowane. I też widzimy, ma też 54 zawory, które będą... To będą kloce piszczałkowe. Tak, kloce. O. Przekręcone. My to mówiliśmy sztoki, jak kolega właśnie powiedział. Tu widzieliśmy wczoraj... Głos ukrytego. Właśnie widzieliśmy wczoraj, jak tutaj pan Tadeusz na tym, że tak powiem, modelku, tym takim wzorniku brał, przygotowywał te półki, tak? Jak to się mówi? Teraz prawidłowo? Jak? Ławeczki. Ławeczki. Z niemieckiego Pfeifenbrety. Tak, Pfeifenbrety i na stojące na tych, o tutaj, filarkach. O, i tak to wygląda. I widzimy troszeczkę drewna, troszeczkę metalu, wiedza przede wszystkim, umiejętności. No i mamy co? I mamy po prostu głos. Nie głos, całą wiatrownicę zbudowaną. Tutaj akurat ona musi zostać uruchomiona, sprawdzone zostanie tutaj z tym dymem. To nie jest takie głupie, co? Nie jest, nie jest. Tak sobie możemy żartować. Jeszcze póki pamiętam, może mi kolega tutaj, że tak powiem, namierzy. Tak, dostaliśmy tak. Przekazuje rozarium z księdza Andrzeja Godleckiego, z Łomży koledze Krzysztofowi. Bardzo. To żeby w końcu... Tam się wymieniliśmy z księdzem Andrzejem różańcami, on dostał taki różaniec. Jest miesiąc październik, tak, więc właśnie, kilka dni jeszcze. Zobaczmy, tak on wygląda, byś wyciągnij. Bardzo dziękujemy księdzu Godleckiemu Andrzejowi. O, tu jest różaniec. Tak, mamy go. O, a później pokażemy ten różaniec, który my księdzu, że tak powiem, sprezentowaliśmy też. Tamten jest troszeczkę większy. O, dziękujemy bardzo. O, to jest na pewno parafię jeszcze w Łomży. Andrzeja Godleckiego. Bardzo. W parafii odwiedzimy, ale popatrzmy, wróćmy do tych organów. Całość ile będzie mniej więcej, Robert, ważyła coś takiego? Taka wiatrownica? Ta akurat nie jest drewna, te 100 kg ponad, lekko. No, będzie dużo. Pracy przede wszystkim jest tu dużo włożone. To, co wszystko pokazywaliśmy po kolei, od desek, to się zaczyna, tutaj się docina, wszystko na piłach, hebluje. Trzeba odpowiednio wymiary rozrysować, niejako ustawić. To widzieliśmy od spodu tą całą rzeszę membran, listek. Każda piszczałka musi mieć troszeczkę miejsca, dlatego są takie dystanse między piszczałkami, na to, żeby powietrze mogło swobodnie wypływać z piszczałki, bo gdyby piszczałki były blisko siebie, To by zakłócały się też. Zakłóca i powietrze wpada na sąsiednie piszczałki i wtedy dźwięk się obniża. A tak one mają troszeczkę przestrzeni na to, żeby swobodnie... No, zdarzało nam się uczestniczyć w montażu takich urządzeń, znaczy montażu, po prostu renowacji, nazwijmy to
jakby to powiedzieć, reanimacji wręcz urządzeń. Na przykład w Hiszpanii byliśmy w takim kościele, gdzie piły tak gęsto wiatrownice, że tak powiem, tak, przeładowane wręcz. Los Corrales de Buena. Tak. Nie, w Castaniedzie to było. Co było, nie można było wejść, że tak powiem, wręcz do wystrojenia, no, żeby... Tam nie był chór przygotowany. Tak. Było bardzo mało miejsca i wiatrownica była taka napchana. Nie był do ustawienia organu, dlatego że to była kolegiata z którego? Z XI wieku. XI czy XII wieku. Wtedy tak. Jeszcze nie było organów w kościołach katolickich. Organy zostały wprowadzone troszkę później. No i na tym chórze, który był, niewielkim, zbudowaliśmy 20-głosowy instrument. Ale były problemy z ustawieniem piszczałek. Po prostu brakowało miejsca. Instrument musiał powstać, no i powstał. Tutaj też ważne jest właśnie, że przy tego typu, jak się samemu konstruuje wiatrownicę... Musi być swoboda taka serwisowa, że do każdej piszczałki można swobodnie podejść, nastroić, przeintonować. Tak jak widzieliśmy, to bardzo właśnie fajnie wyglądało to w parafii w Łomży, gdyż tam było swobodny dostęp do wszystkich piszczałek, bardzo łatwo wtedy wejść, nastroić. Natomiast zdarzało się, że ja pamiętam w Bydgoszczy też w parafii kiedyś pod ruchem, że tak powiem, dżdżownicowym przy szerokości podestu musiałem się chyba trzołgać 20 centymetrów, jak czarny, jak diabeł człowiek wyszedł. No ale tak jest, tak kiedyś budowano po prostu, jest się często zakładnikiem po prostu budowy chóru, rozmieszczenia różnych elementów i wtedy, kiedy się przystępuje do strojenia, naprawy, jakiejś tam konserwacji takich urządzeń, czy serwisu ich po prostu, no jest takie są problemy. Natomiast tutaj, kiedy taką w warsztacie konstruujemy wiatrownicę, mamy swobodny dostęp, możemy wszystko ustawić. Tutaj oni przygotują, tutaj koledzy to wszystko, widzimy, dostawiona zostanie ta wiatrownica i pojedziemy też tam do Przytu, do tej parafii, zobaczyć jak będzie to montowane. Tam wy już byliście teraz na montażu, ile zamontowaliście już, jakie urządzenia? Zainstalowany stół, gry, prospekt, dmuchawa. Czyli ten kontuar tak zwany? Sekcja drugiego manowału, czyli cztery głosy. To będą dwumanowałowe. Po dwóch dniach organy już zagrały. Zagrały, na innej wiatrownicy, tej wcześniejszej, która była tam. Tam były, tam jest tak, że nie było już w ogóle organów piszczałkowych? W ogóle nie było organów. W ogóle. A tą pierwszą wiatrownicę to jest używana, czy nowy instrument to jest? To jest instrument przywieziony z Austrii. Z tym, że tutaj robimy nową wiatrownicę, dlatego że tamta, która była, musiała pozostać tam. W tym kościele, bo na niej był ustawiony też prospekt, a piszczałki prospektowe frontowe musiały zostać. Po prostu tam był instrument wymieniany na nowy. I cały front, czyli to co widzimy, piszczałki te ozdobne, pozostała dolna podbudowa i wiatrownice, na której stały piszczałki prospektowe, to musiało tam pozostać. Myśmy pozyskali tylko piszczałki, no, ale wiatrownice robimy nowe. A tam jest też z korzyścią dla kościoła w Przytułach, bo będzie nowa wiatrownica, która tam została. A tam w Przytułach tam teraz jaka jest wiatrownica? Już jedna jest? Już jedna jest, drugiego. Ale to jest używana czy nowa? Używana. 1985 roku, czyli instrument w miarę taki. Czyli zobaczymy ją sobie, podjedziemy tam zobaczyć, a popatrzmy teraz, co ciekawe, że my musimy tak, to będzie wszystko tutaj za chwilkę. Po ustawieniu, sprawdzeniu zdemontowane, piszczałki zostaną owinięte, spakowane, wszystko pojedzie w częściach. Tam od nowa trzeba będzie te piszczałki osadzić tutaj w tych półeczkach, w tych gniazdach i będzie trzeba każdy sprawdzić. I zobaczmy, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i to wymaga bardzo dużo, no tam coś spadło, bardzo dużo czasu, cierpliwości. I teraz jeszcze zadam pytanie, czy jakiś kolor przewidujesz na zewnątrz, czy tylko bezbarwnym lakierem będzie pomalowany? Nie, to jest nasączone bezbarwnymi lakierami. No tak jak wcześniej. To już jest nasączone. Głównie po to się smaruje, impregnuje, żeby nie chłodnęło drewno wilgoci. I no żeby też chyba drewnojady. Kołatkiem, którego właśnie nie widać, ale wielkie spustoszenie w kościołach sieje, bo jeżeli się kołatek wprowadzi do kościoła i wejdzie powiedzmy w sklepienie kościoła czy w ławki, to też nie oszczędza organów. I to jest każdy instrument musi być zabezpieczony przed wilgotnością, przed tym, żeby drewno nie było zbyt suche w wysokich temperaturach, gdzie organy, które stoją gdzieś powiedzmy w tle, mają witraż, okno i słońce potrafi nagrzeć do temperatury 40-50 stopni instrument. I wtedy się całkowicie zmienia. To już jest zabójstwo dla instrumentu. Instrument w temperaturze 20-25 stopni, 18, przy wilgotności 40-60%. Wtedy tak powiedzmy w prawidłowy sposób funkcjonuje. Jeżeli temperatura jest wyższa, to zaczynają się małe problemy wtedy z instrumentem. No tak jak z człowiekiem, to jest żywy organizm. Oczywiście. Mamy upalne lato, 50 stopni na zewnątrz, no to wiadomo, że... Też nawet to powietrze jest bardzo ważne. Z budy nie chce się teraz nawet to powietrze ważne jest, jeżeli mamy... Bo bardzo... ma też pies z budy. Dokładnie, ale mamy to powietrze nawet, które tłoczone jest do wiatrownicy, ono przechodzi przez dmuchawę, miech, po kolei całymi tymi kanałami, konduktami i to powoduje, że ważne jest też same ujęcie tego powietrza niejako, gdyż branie takiego ciepłego, kiedy mamy lato, powietrza z zewnątrz, które jest bardzo suche, wysokie temperatury, ono też bardzo źle wpływa na organy, prawda? Tak, tak. Bywa tak, że w starsze instrumenty, powiedzmy powojenne, mają dmuchawę, no nie było kiedyś tutaj producenta dmuchaw, w tej chwili jest producent w Popowie, we Wronkach Pan Cepka, który produkuje bardzo wysokiej jakości dmuchawy organowe i takie dmuchawy cichobieżne można instalować wewnątrz instrumentu, one tam nie powodują. Wtedy nie ma tego różnicy. Po wojnie były budowane dmuchawy, w, tak powiem, w warsztatach
metodą taką gospodarczą i te... Po prostu zwykłych wentylatorów, często to były to zwykłe... bardzo, bardzo głośne i były umiejscowione raczej w wieży, w pomieszczeniu gdzieś za organami. No i wtedy pojawiały się problemy, że dmuchała, czerpała powietrze na przykład... O innej temperaturze wilgotności? Tylko z ciała, który jest na przykład ogrzewany. No i to też nie idzie wtedy w parze z utrzymaniem stroju w instrumencie, organy się szybciej rozstrajają, przestrajają. Chociaż była też sytuacja odwrotna, że dmuchawa jest we wieży, gdzie wpada słońce, dmuchawa nagrzewa, a kościół jest chłodny na przykład, budowany z kamienia. Także dmuchawa powinna być instalowana zawsze w tym miejscu, gdzie instrument. Bo wtedy, no, bo wtedy to powietrze, które... Oto jest ta temperatura i wilgotność są właśnie dokładnie takie same, jak są tutaj w okolicy, w otoczeniu piszczałek niejako. Także na razie dziękujemy i te w warsztacie... Sprawdzamy dalej szczelność. Tak, w warsztacie to kolegi Roberta Szczygielskiego będziemy jeszcze poznawać budowę miechów. Wszystko to się z tym wiąże, dmuchaw, regulatorów. Pokażemy, jak wygląda budowa tego. Pokażemy też, jak wygląda też budowa na przykładzie drewnianej piszczałki od A do Z, że tak powiem, bo tutaj pan Robert takie też u siebie w warsztacie wykonuje. Zobaczymy wtedy o tym słynnym cyrklu, jak to się nazywało? Cyrkl redukcyjny. Tak, i zobaczymy właśnie wtedy, jak to wszystko wygląda. Dobór odpowiednich wielkości, ażeby piszczałka zagrała. Także dziękujemy, do zobaczenia.